Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Pośpijmy trochę, bo myślę, że nam się to bardzo przyda. No i co? Czas najwyższy zrobić te cholerne galaretki mocy. Tylko nie mamy jeszcze zmielonej mąki, ale to chyba też nie problem, bo raczej zboże to my mamy już wyhodowane. I to w dużych ilościach. Chyba nawet w bardzo dużych ilościach. No i to, i ogarnąłem ogólnie sobie tego trupka, co był w poprzednim odcinku. On tam był. W sensie był, no przywieźli nam trupa, no niestety miał już 84%, jak wróciłem. Więc dupa jasna, straszna. Dupa jasna, straszna. No ale mówi się co, no trudno. Mówi się trudno. Zrobimy sobie te galaretki mocy, zrobimy już kolejny quest od osła. I myślę, że to jest chyba ostatni już quest osła, tak mi się przynajmniej wydaje. Miałem zrobić upgrade postaci w poprzednim odcinku, ale no nie zdążyliśmy. Nie zdążyliśmy. Chociaż myślę, że zaraz to zrobimy tak czy inaczej. Czekając musza za chwileczkę. I myślę, że będziemy już robić chyba cmentarz pod katedrę. Bo już w sumie zrobiliśmy wszystkie te figury i tak dalej, więc teoretycznie jesteśmy na prostej drodze do zrobienia tego. Dobra. To było tu. Ile tam było tych galaretek? Nie, techniki. 5. No, 2, 3, 4, 5. A resztę możemy sobie wsadzić. To też wsadzimy. Git, git. Galaretki mocy. Dla wojowniczych osłów ninja. Nie żółwie mi się tam zaległy ogólnie, ale okej. Dobra. Fajnie, mamy zrobionego tego questa. Idziemy oddać. Osiołka chyba dzisiaj i tak nie będzie i tak, no bo jest niedziela. Osiołki nie pracują w niedzielę. Osiołki są takie, wiecie, delikutaśne. To są delikutaśne osiołki. No, ale z jednego mógł być naprawdę dumny. Czy ktoś jeszcze może się pochwalić wsparciem socjalistycznej rewolucji za pomocą antropomorficznych szczurów zrobionych z magicznej galarety? Raczej nie. To jest zrobione, pyknięte. Elo ziomelo 3210. Idziemy przepierdyknąć. Handluj. Deal with it. Bierzemy całość oczywiście standardowo. I myślę, że w następnej kolejności właśnie się zabierzemy za upgrade katedry. To jest takie coś, co chcę zrobić stricte na pewno. No to się naprawdę nam przyda. Dobra. Mógł ktoś ulepszyć tu? Na przykład chciałbym lepsze ogrodzenie. 24, 2, 12. To nie jest w sumie takie trudne do zrobienia. To myślę, że zrobimy to zaraz. Powieść ładnie. Troszkę wiary nam mniej wskoczy tym razem. Ale cóż, mówi się trudno. No dobra, to 2 o 2. A, no, tak dzisiaj to będzie biednie. Musimy zacząć robić lepsze te świeczki. Świeczki to podstawa. Pieczuchny to podstawa. W sumie wyszło nam i tak na zero. Wszystko rozpalone? Wszystko. W górę serca wnosimy je do Pana. Amen. Dalej, dalej. Kościół zajebisty. Wiem o tym. Sam go robiłem. Co by mi tego mówić? No. No i pyk, 40. O, 32 nawet. Elegancior. W ogóle czas najwyższy, żeby zobaczyć, co tam w naszym... Kurde, ośle, nie denerwuj mnie. Zobaczmy, co w naszej gadającej czaszce, bo ja tu dawno nie byłem. 2 goldy, pięknie. Elegancko, bym powiedział. Tu jest sporo tego winiacza. No tu panowie chyba sobie dają radę. Chyba nam tu wina nie brakuje w żaden sposób. No nie. Elegancko. Wszystko jest, wszystko działa. Tak jak działać powinno. Dobra. Jak to musiałek? On coś tam nam powiedział. Bo nie było informacji, żeśmy przyszli. No, no to chyba informacja tylko, że mamy zabrane to, tak? Dobra.
Następne questy. Co my tam dalej mamy? Sprzedaj 7 skrzyń. No to myślę, że bez problemu. Pomóż Miowi bez problemu. Wdzięczka już jest ogarnięta. Biskup. 200. Poszukaj sztyletu w północnym lesie od Kryzolda. Weź gliniane fragmenty od Adama. O, właśnie. Dobra, to za chwilę. Obóz uchodźców. Bo tu nas dawno nie było. 9/9. Wszystko porobione. Wszystko porobione. Co my wam tu możemy zrobić? Możemy wam zrobić w końcu nasionka. Opoły i torf. To jest do zrobienia. To jest bez problemu do zrobienia. Tylko zaraz. Stary cmentarz. Opoły i torfik zaraz ogarniemy oczywiście. No, ale tego tutaj nie zostawiaj. Tyk, wiarę to zabieramy. Mam co zostawić? Mam w sumie. Tutaj nie, tutaj szkło wypalane. Tutaj mam złom. Opół i torf. Dobra, zacznijmy od torfu. Od razu sobie go tutaj zakolejkujmy, bo on się przyda do ulepszenia nawet tych farm zombie. Faktycznie, jeżeli chcemy robić więcej skrzynek, też tego będziemy potrzebować. Dobra. To możemy zostawić. To możemy zostawić. Robactwo, dobra, torf się przyda. Też możemy wszystko wziąć na razie. Co to robi tu? Żeby się nie zmieściło. Jeszcze opoły. Opoły i mamy komplecik. Opół. Dlatego torfu będę też dużo potrzebował z tego względu. Kurwa, nie górski torf. Fort. Obóz uchodźców. Będę dużo tego potrzebował ze względu na to, że chcę ulepszyć również im. Dobra. Tu ile wody leży, ja pierdzielę. No to już trzy tylko zostaną. Pyk. Pyk. Oj, nawet tam starczy na full. Elegancja Francja. No to jeszcze ule w sumie nam zostaną tylko do zrobienia. Ale ulit nawet my nie mamy. Ulit nawet my nie mamy. Chciałbym wam wodę oddać. Rozumiem, że nie. Nie mogę. Dobra. To, że to jest liczone jako jeden. To, że to jest liczone jako jeden. No tylko tak, będę musiał teraz użyć srebrnych najpierw, tak? Żeby to ulepszyć. Tak, srebrnych gwiazdki. To trzeba pamiętać, że to są gwiazdki. To nie ma problemu w sumie. W sumie to możemy na dół znieść. Tutaj też się woda przydaje. A tej wody idzie sporo. No. Chodźmy jeszcze na chwilę do kostnicy. Pozostawiam te opowieści dziwnej treści. Jak to? Dobra, opoły zaraz zostawimy. W sumie to możemy czy tych skrzydlatych pozostawiać, tak? Ja tych skrzydlatych pozostawiałem. To nie to, to nie to, to nie to. Ja w ogóle mam jeszcze jakieś... Jakieś... Chyba nie mam. Nie mam tych skrzydełek. Gdzieś tu jest na pewno... Gdzieś tu leżą... leży wiara gdzieś na pewno, to jest pewne. Dobra, myślę, że te gwoździe możemy też tu chyba... Chociaż nie. Gwoździe mi tu nie pasują. Te gwoździe mi tu nie pasują. Tu jeszcze coś jest. A, tutaj jelitka, okej. Okay. Nie było tematu. Dobra, gwoździe możemy tu zostawić. Ale nie wiem, gdzie jest wiara. Wiara jest tu? Nope. Tu? Tutaj jest wiara. No 150 wiary akurat. Myślę, że spoko. Mochi ma mochi. Dobra. Teraz.
Co my musimy zrobić? Potrzebujemy zrobić sobie. Mamy dopiero warsztat. Trochę srebrnych wzmocnień, nawozów. To nam i tak będzie potrzebne. A widzę, że tutaj do niczego to już nie jest w sumie potrzebne. Zróbmy to. I tak robimy już nawozy wysokiej jakości, więc... Mamy farmy zombie, znaczy nie będziemy robić, wiecie, ręcznie tego wszystkiego. Dobra. Oczywiście nawozy jakości tutaj. Trzeba to w końcu poulepszać. W ogóle mamy dzień wdzięczki. Czy z wdzięczką nam się coś zaktualizowało? Nie. Ale i tak do niej podejdziemy. Okej. Okay. Mamy to mamy. Ukochany domek. Najpierw polepszymy swoje oczywiście, bo ja też nie zamierzam inwestować najpierw w nich. Wolę najpierw w siebie. Zresztą i tak nie mamy zombie. Dobra, chuj, chodźcie z nim. Najpierw ich ulepszymy. Ja wiem, że ja sobie sam zaprzeczam. Wiem. Nie musicie mówić. Nie musicie mówić. Wiem o tym. Ale czasem tak bywa. Ulepszmy to. Cholerę. Tyk. Tyk. Zrobione. I zrobione. Dobra, tu już mamy ulepszone na max. Czyli teraz trzeba pomyśleć, co my będziemy im robić. Myślę, że bez problemu możemy tą złotą cebulkę zasiać tutaj. O kurde, tak wcześnie? Co ten osioł tutaj wywijał? Tańczcie i śpiewajcie, drodzy towarzysze. Ten dzień przejdzie do historii. Rewolucja dobiegła końca, zwyciężyliśmy. Nasz właściciel ciemiężca został pojmany, a szlachetne rumaki wypędzone na odległe pastwiska. A tymczasowy rząd wybrany spośród najbardziej zaufanych osłów i szczurów zaczął wprowadzenie socjalistycznych reform. Dobrze rozumiem, że nie potrzebujecie już więcej moich usług? I mogę już z tej okazji świętować? Oczywiście, że nie, ale rozumiem cię, radość z naszego szczęścia odebrała ci zdolność logicznego myślenia. To był zaledwie pierwszy i najprostszy krok. Przed nami międzynarodowa rewolucja. Socjalistyczna Republika Osłów potrafi okazywać wdzięczność, dlatego przyjmij ten skromny podarek. Gotowy kilof. Cóż, dziękuję. Trzymajmy za siebie ogony. Trzymajmy. Rewolucja dobiegła końca. Pora wrócić do powodów, które skłoniły... Które skłoniły co? Kurde. Gdzie to jest? Które skłoniły... Jeszcze zgubiłem, nie mam tego. O, tu jest. A, które skłoniły cię do jej rozpoczęcia, okej. Okay. Nie warto. Nowy kilo. Zużycie minus 1, skuteczność rzędzia 200%. Wow. Wow. Do wysokiej klasy kilo czujesz jednak, że coś jest z nim nie tak. Może to ta plama krwi ci tak przeszkadza. Bez przesady. Kilo to kilo. Kilo to kilo. Ale widzę, że jak selectem też sobie klikam, to również czas się zatrzymuje. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Dobra. Potrzebujemy również tych nasionek cholernych, nie? Raczej. Raczej nie inaczej. Zróbmy to. Zróbmy. Tylko czy mnie stać? Mam nasiona cebuli. Obóz uchodźców. No i zacznijcie w końcu pracować, motłochy jedne. Macie to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry start. Ja takich nie miałem. Dobra, i tutaj możemy sobie zrobić nieskończoność. Nieskończoność. Chyba wam raczej teraz nie zabraknie tego, co myślałem. Pytaj o budowę ostrzeż Teodora przed panią Beatrice. O.
O, grabarzu, przychodzisz w samą porę. Właśnie zamierzałem cię odwiedzić. Mam straszną wiadomość. Król szalał z gniewu i nawet nie chciał rozmawiać z moim kuzynem o naszej prośbie o łaskę. Lub jego syna stał się katastrofą. Panna młoda nie żyje. Och, co się stało? Inkwizycja. Grupa inkwizytorów na czele stała niejaka pani Beatrice, oskarżyła ją o czary. Mieli jakieś niby dowody, więc wyrok zapadł bardzo szybko. Bardzo niedobrze. Nawiasem mówiąc, to pani Beatrice, o której wspomniałeś, była u mnie z wizytą. Szuka was. Nie mamy dokąd się udać, więc mam nadzieję, że przestanie, zanim nas tu znajdzie. Będziemy musieli tu zostać na naprawdę długo. Może i na zawsze. Jak mogę pomóc? Przede wszystkim potrzebujemy ulepszonego magazynu i ulepszonego ogniska. Przydałby się też jeszcze jeden namiot, żebyśmy mogli przyjąć więcej uchodźców. Ten zapach. To goździki? Skąd on dobiega? Dziwne. Okej, chyba pani Beatrice zaraz tu będzie. Pani Beatrice zaraz tu będzie. O ile już ich nie obserwuję. Dobra. Co my tutaj potrzebujemy? Namiot mieszkalny, to na pewno. Magazyn dwójka. No to widzę, że wszędzie tak opoły. 8 kamienia. Kamień, namiot mieszkalny. Tak musimy czekać. Tak musimy czekać, w ogóle to będzie mega dużo rzeczy do zrobienia. Okej, myślę, że jeszcze sobie pójdziemy pod martwego kunia. Tylko względu, że chcę kupić troszeczkę pszczółek. Do pszczelarza musimy się udać. Panie pszczelarzu, mam interes do pana. No właśnie chyba wyszedł. 20 pszczół. Jak najbardziej. I również to chcę kupić na maksa. Pyk, pyk, pyk. Będziemy chcieli się udać do pasieki, to oczywiście też musimy wziąć sobie trochę gwoździ, bo gwoździe też się przydadzą. Mam tu jakieś gwoździe? Mam tu jakieś gwoździe. O Jezu, gwoździe to ja mam od cholery. No problem. Pasieka. No i nawet wziąłem tyle, ile było potrzeba. Raz i dwa. Ostatnie 10 pszczół nam jest potrzebne. 6 chyba nawet mamy. Tutaj może by się jeszcze jakieś uzbierały za 4 sztuki. Zobaczmy. A, widzę, że już nie mam jedzonka. No, jest jedna. Jest druga. Nie ma niestety trzeciej. Więc już teraz nam plany się pokrzyżowały z deczka. 2 wyleciały, zajebiście. O to chodziło, to już akurat plan zdobyty. Co ty tu nosisz? Przyjaciel, co ty tu nosisz? Co ty tu nosisz? Żelazo. Z tego żelaza nigdy nie doniesiesz z tego powodu, że nawet nie ma go gdzie nosić. Zaraz to ogarniemy. Dobra, jakiś kolejny miodek. Dobra, to będziemy mieć w końcu znów już na maksa ule. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Norton Security mi wyskoczył, że zrobił się atak podjęty przez atak z XL Command. To ciekawe, bardzo ciekawe. Ktoś mnie atakuje non-stop. Ale to chyba jakiś po prostu... jakiś serwis pewnie pinguje po portach. Tak mi się wydaje. Taki właśnie... mam plan. Dobra, pszczółki. Pszczółka Maja. Sobie lata. Nawet nam jedna zostanie. Ja cię odłożę. Okej. Tam widzę, że się dzieje trochę. Czy ja mogę to ulepszyć? Mogę to ulepszyć. To właśnie to zrobię. Tylko już nie mam złotego. Jeet. Nie mam złotego. No nie mam złotego. Zanim jeszcze może pójdziemy. I tak muszę do ukochanego domku iść, bo nie mam w ogóle żarcia. Może być 150. No problem. Tak zaraz to wyżremy. Dobra. To najpierw. Najpierw chodźmy do pasieki. Róbmy, ukończmy to już. Będziemy mieć ładną pasieczkę. Ukończoną na maksa. Trochę uli jest. 7 sztuk. Elegancko.
Dobra. 7 łuli mamy. W sumie 9 łącznie. W sumie łącznie 9. Mogę to zrobić? Aha. Nie mogę. Teraz to powynosić wszystko, cholera. To chciałem ci tu zostawić, prawda? Prawda. Prawda, prawda. Kolejne ciało. Muszę zacząć już te zwłoki naprawdę ogarniać, bo już mi się kończy miejsce. Już mi się powoli kończy miejsce. Ops. Dobra. Miałem zrobić jeszcze, z tego co pamiętam, przepraszam, te ulepszacze. Te totalnie ulepszacze. To chyba się robiło tu. Jop, czy nie jop? Mikstura pamięci. O, tu jeszcze w ogóle to możemy zrobić. Też ciekawe. Też ciekawe. Złote eliksiry, to nie polepszacz smaku to możemy zrobić. To nie chcę. A nie, to ten polepszacz kawy nawet będzie potrzebny. Tak? Tak. Jedź. Dobra, to robimy. To robimy. Daj tam jeden polepszacz smaku. Pięć sztuk plus jeden. Tam chyba mieliśmy właśnie jedną. Tak, 6. No to zrobimy sobie jeszcze 3. Elegancior. A gdzie moi przyjaciele odkładają książki? Ja mogę zobaczyć to gdzieś. Tu. Tam. Wszystko zrobię sam. Nie wiem, gdzie oni te książki odkładają, dziady jedne. A tutaj odkładacie. No i fajnie, ej. No elegancko. Te książki sobie ładnie pałętają. Kurde, udzięczki nie byłem. Teraz nie wiem w końcu, czy nie będę musiał tygodnie czekać znów. Dobra, nawóz wysokiej jakości. On się przyda. Zresztą i tak mamy tylko już 2 do ulepszenia, więc akurat 30, 12 jest potrzeba. Luzik. Luzik arbuzik. W ogóle ty to możesz sobie tutaj zacząć robić. Soczewicę mamy? Nie mamy soczewicy. A w ogóle nie mamy nawet nasion. Dobra, na razie cebula leci. Pyk. Pyk. Wszędzie robimy cebulę, w końcu jesteśmy w Polsce. Cebula na propsie, nie? Polska dla... Dobra, nie powiem tego, bo mnie zbanują zaraz. Zaraz mnie zbanują, pozwól ci do Shiro. Nie rób takich rzeczy. Nie mów takich rzeczy. Dobra, Dzień Kupca. Dzień Kupca to jest to, co Tygryski lubią najbardziej. Jeszcze jakbyś torb wywalił. Bo torf ci jest niepotrzebny tutaj w żaden sposób. Nie? Właśnie. No właśnie. Po co ci ten torf? Czemu to po prostu nie mogłeś go odłożyć? Czemu to by nie mogłeś odłożyć? Okej. Okay. W sumie to też tu odłożymy. I po coś mi był ten jedwab? Chyba wiem po co. Tu jeszcze nie ma. Tak, jest 6x28, to jeszcze nie. Ale nóż, może coś. 4 patyki i tak są potrzebne. Magazyn 2, to akurat możemy to zrobić. 5x5, spoko. Pyk, zrobiony. Już mamy na 9. Chyba było na 9, ale okej. Okay. No teraz znów czekamy. Teraz znów czekamy. Dobra. Czas może się wziąć za wiarę? Nie, dobra, najpierw to zróbmy. Bo ja tych ciałek tu mam od cholery. Mi by się przydało to ogarnąć. Najpierw pójdziemy od tego najbardziej rozwalonego ciałka. No i widzę, że tak, ty masz tutaj mózg zarąbisty. W ogóle jego tu możemy sobie przeanalizować, bo tego nie zrobiłem wcześniej. Serce, takie 2 na 10. Która się przyda do wyekstrahowania. Właśnie, można by w techniki. Tu już mamy wszystko. Teologii.
Znaczy nie w teologii. Tak, w teologii. Dobrze mówię. Nie, nie w teologii. W anatomii i alchemii. Teologicznie mam wszystkiego. Pisarstwo mam full, rolnictwo mam full, kowalstwo jeszcze nie, talent wojskowy, ale to na razie mi się chyba nie przyda. Budownictwo mamy prawie full, finezyjna stolarka, nie wiem do czego to się przyda, na razie jest mi niepotrzebne, więc nie biorę. Dobra, no to idziemy w teologię na maksa. Kamienne modlitewniki, feromony. To jest to kościoła, to nie chcę. Modlitewnik. Może krypty bardziej byłyby potrzebne. Dobra, liczę na to, że dostanę jeszcze stamtąd coś. Jelitko spoko, no ale i tak będę chciał to najpierw wyekstrahować. Czy mi czaszki się przydadzą? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tłuszczyk sobie weźmiemy. Serce może być. Zawsze jedyneczka. Domek grzechu na razie tego nie zbieram. Dobra, to też to wyciągnę na razie. Na razie to wyciągnę. Dobra. Wystarczy. Żegnamy pana. Na razie jebnik zostawmy tu. Tylko to nie jest ta szafka. Halo. To jest ta szafka. Na razie mi jest tutaj niepotrzebny w ten sposób. No mózg też możemy zostawić. Mózg jest tutaj. Mużek, ale w sumie mużek nawet nie muszę zostawiać. Serduszko zostawmy. Bo mużek będę chciał jeszcze sobie przeanalizować. To jest coś, co chciałbym zrobić jak najlepiej. Dobra, jelitko zostawmy. Następne ciałko. Tutaj to ciałko wydaje się bardzo fajne. No bo ma móżdżek. Ten móżdżek ma dużo czerwonych pypków. Serduszko, jelitka fajne. Jelitka zajebiste, nie fajne. Dwie czerwone, to możemy zostawić do serca. Móżdżek mu wycięliśmy. Dobra, tłuszczyk. Widzę raz dzień kupca. Krew też zabierzemy. I tak, dobry mózg mi jest potrzebny, tak? Dobry móżdżek. My cię jeszcze zbalsamujemy. Tylko dobry móżdżek to chyba tu powinien mieć. Nie? Już dwójeczka minimum. Jest akurat dwójeczka. Balsamingo poleci i w ogóle będzie ekstra. Dobry mózg. Pyk 9, będzie dyszka. No i fajno, wykonaj. Dobra, tu balsamink leci już sobie pełną gębą. Chodźmy pod martwy kuni. A, no na pewno. A, sprzedaliśmy, dobra. Świetnie. Kontrolujemy teraz sporą część rynku. To znakomity początek do naszego planu. Przecież tu musimy jednak zapewnić sobie wsparcie Rady Królewskiej. Ja wiem, jak możemy zdobyć pełne poparcie Rady Królewskiej. Gdy będziesz gotów, przyjacielu, podzielę się z tobą moim planem. Jak się udał obiad? Obiad był wspaniały. Zdobyliśmy nieco poparcia w Radzie Królewskiej. Ja wiem, jak możemy zdobyć pełne poparcie Rady Królewskiej. Gdy będziesz gotów, przyjacielu, dobra, bla, bla, bla. Co ostatecznego planu? Co jeszcze zawadza ci w wykonaniu ostatniego zadania? Chyba zrobiliśmy już wszystko, czego chciałeś. Prawie. Szef Rady Królewskiej nie jest członkiem klubu Smokosza. Ma jednak pewną słabość. Co to za słabość? Powiedzmy, że wdzięki panny wdzięczki. Rozumiesz, co mam na myśli? Rozumiem. Dlatego panna wdzięczka to jedna osoba, która może go przekonać, by mnie poparł. Z kolei jesteś jedyną osobą, która ma szansę się z nią dogadać. I oto on. Prosty i elegancki plan. Ej. Jakieś konkretne wskazówki? Niestety, od Towarzystwa Kobiet zawsze wolałem dobrą kolację. Powiedz mi po prostu, gdy już ją przekonasz. Przekapać się na naszą stronę. Dobra. Myślę, że możemy sobie kupić... A chuja sobie kupisz, Shira.
Tu ja se kupisz. Może nie, faktycznie tutaj powinienem i oddać te opoły. Opołów mamy za dużo. Pik. Pracownia alchemiczna, chociaż nie kosnica. Bo w sumie te opowieści są przy kostnicy, więc tym bardziej. Pyk, pyk. No i możemy jeszcze w sumie do niego podejść, nie do latarni. Do niego. Kupię cały ten barłok. Tyle. Dobrze. Ja i tak mam tyle dużo kasy, że naprawdę nie muszę się teraz martwić o to. Naprawdę się nie muszę martwić. No 3. Uuu, 4 złota. Ach, chuj. Mnie nie stać. To mnie nie stać. To bogatemu zabroni. Nie? No. Tak ma być. Ukochany domek. Dobra, tu sobie zostawimy te piękne, drogocenne rzeczy. Piękne, drogocenne rzeczy. Nie mamy miejsca już w ogóle. No, ale to nic nie szkodzi. My to sobie zabierzemy. To sobie zostawimy. Zabierzemy. I włożymy tutaj do piwka. O, nie przeszkadza. No i kostnica. Czy tam się już zrobiło to, co chciałem? A no się zrobiło. Sprzątnij stół. 10 wiary. Fuck me, ale wiara jest tutaj. Wiara była chyba tutaj. Po drugiej stronie. A no i właśnie. Dobra, przywitajmy nowego kolegę. Dobra. Nowy koleżka jest, rób cebulę. A ja jeszcze będę chciał się przejść do rolnika, kurwa, kolejne zboki. Handluj, bo muszę kupić troszeczkę złotych nasion. Ty nie masz złotych nasion. Fuck. To nie wiem, czy nie będę musiał ich porobić. Niedobrze. Niedobrze. Mam, że mi się upiecze. Że nie będę musiał tego robić. Niestety nie udało mi się. Dobra. Dwa. O Jezu, jakie złe. To w ogóle jest dramat. To jeżeli to my cię wycinamy z miejsca. Nie wiem, czy coś się z ciebie będzie dało zrobić. No spróbujemy. Mózg też mi się nie podoba. Mózg też mi się nie podoba. Jakąś dwójkę? Huk, nie ma. Zresztą tu jeden się jeszcze znalazło. To jest 2-1, to nie chcę tego. To nie chcę. Zostawmy to. No dobra, przyjaciel, to niestety, ale ty pójdziesz na rozbiórkę. Bo jeżeli ja tak będę wszystkich próbował ocalić, to mi nic z tego nie wyjdzie. Lecisz na części, kolega. Takie rzeczy jak tłuszcz. Takie rzeczy jak mięso, chociaż to mięso też już nam nie jest aż tak nadto potrzebne. Ale skórę możemy wziąć. Zaraz sobie zrobimy questa ze żmijkiem. To też będzie eleganckie. Dobra, ciebie kolego żegnamy. Idziesz do zgnicia. O, osioł. Niech, no zgadnę, potrzebujesz teraz inspiracyjnego posągu z brązu wielkości mojego kościoła. Może mnóstwo politycznie poprawnej literatury dla małych oślątek. Nie, wiem, potrzebujecie złotych sarkofagów ze szklanymi pokrywami dla wszystkich osób, które brały udział w rewolucji. Nic z tych rzeczy. Chodzi o to, że zawiedliśmy, mój drogi towarzyszu. Nigdy jeszcze nie widziałem go w takim stanie. Za chwilę zacznie płakać. Co się stało? Szczury przejęły władzę na naszej poczcie i ogłosiły powstanie wojskowej dyktatury. Sytuacja osób jest teraz jeszcze gorsza niż przed rewolucją. Co będziesz teraz zrobić? Jedyne, w czym jestem dobry, będę przywoził ci zwłoki jad marchew. Może to nie jest takie złe, jak ci się wydaje.
Moje markepki są całkiem smaczne i... Biedny oślątek. Oślątek, co ty kurwa powiedziałeś, Siro? Jaki oślątek? Ciołek, nie oślątek. Ty sam jesteś kurwa oślątek. O Jezu. Co ja bym powiedział? Dobra, znów widzę, że bardzo słabe. Tylko to tak z braku laku wezmę, no. Nie wiem, co z tymi sercami robić. Bo one mi się nie podobają w ogóle. Nic a nic. Kurde, no nie wiem. Totalnie nie wiem. Miejsca, fuck me. Dobra. Krew weźmiemy. Tu mu coś daje jeden. Skóra. Skóry jeszcze właśnie nie ściągnęliśmy. Skóra mi się przydaje. Zwłoki. Od razu się uluźni. Te zwłoki na dworze, jakby ktoś zobaczył, to... To byłoby dziwnie. Na pewno byłoby nieprzyjemnie. Dobra, skórkę zostawimy, mięsko zostawimy, bla 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 bla, krew też zostawimy. Jelitko. To jelitko się może nadać. To jelitko jest do wyjebania na pewno. Serducho. To serducho jest bardzo fajne. Mózgotrzep. No to nie, nie, nie. Następny pan. Ja chyba już mogę. Niby jest dzień żmija za chwilę. W sumie już jest dzień żmija. Żebym go powoli tam ogarniać. O, 3-3, to jest ciekawe, dwójeczka, no i tutaj jest beznadziejne serce, to na pewno jest ekstrahacja, ekstrahowanko. To serduszko mi się nie podoba. Skóra, to jest minus jedna czerwona, dobra, to zostawiamy. To zabieramy. To też, no jest w sumie 1-7. Tobie serca brakuje, tak? Tak. Jakieś serce mamy dobre? Dwójeczkę jakąś ładną? Jest dwójeczka ładna. Zostawmy ci tą dwójeczkę. Jest to serce, halo. A, bo to jest stojak, przepraszam. Patrzę, gdzie jest to serce, gdzie się zgubiłem już, czy jak? Dobra. Jest dziewiąteczka. I znów dyczka będzie fajna. Balsamiango. Ale to daje jedno tylko. To ona mnie odda tej jednej. Dobra, chodźmy do ukochanego domku. No szybko się przespać, bo widzę, że mam energię spierdziela jak głupia. Dobra. I przy okazji, jak tu już jesteśmy. To możemy przejść się do żmija. Dawno u koleżki nie byliśmy. Dobra, panie żmiju, masz co pan chciałeś. Wszystko pięknie działa, wszystko jest ładnie. Co do tego rytuału? Ale to strasznie. No, jak ci się podoba? Jestem pod wrażeniem, zwłaszcza ta głowa z dyni. Mroczny otoczek doczekał się dzięki tobie dekoracji. Wygląda lepiej niż przedtem. Ależ ty masz chory umysł. Miejscówka gotowa, załatwione. Teraz potrzebuję oddanych sług. Och, no i potrzebny mi demastański miecz. Do czego ci to właściwie? Zobaczysz, wykuj mi jeden albo kup go w górskim forcie. Dobrze. Te rzeczy, których szukam. Widziałeś, gdzie mogę znaleźć rzeczy, których szukam? To była prościzna, nawet ich tak naprawdę nie szukałem. Będziemy po prostu wieczór w mieście, wystarczyło posłuchać plotek. Lustro dumy. Wszyscy wiedzą, że zawsze ma je przy sobie biskup. Ludzie twierdzą, że może dzięki niemu rozmawiać z szefem. Wiesz, japoński węgiel, strażnik wizytora zdradził mi, że to najcenniejszy artefakt jego zwierzchnika. Nosi go ze sobą w kieszeni. Ciągle go parzy i do tego jest zawsze taki zły. Błony widelec. Twój przyjaciel kupiec ma taki jeden. To dziwne. Zazwyczaj w mieście używamy tylko łyżek albo rąk. Podobno pomaga mu on dużo zjeść. Dzięki, żmiju. Nie cierpię grzeczności. Dobra, do tego naszyjnika też, nie? Demastyński miecz.
Górski Fort. A jak kupić w Górskim Forcie cokolwiek? Dziwne. Był tutaj, wbiłem go w ten pieniek. Co robisz? Postanowiłem wybrać swojego następcę zgodnie z starym zwyczajem. Tylko najbardziej odpowiedni cygan potrafi wyciągnąć sztylet z zaklętego pnia. Wczoraj znalazłem tu sztylet, wbiłem go w ten pieniek i odczytałem zaklęcie. A teraz go nie ma? Czy ktoś był tu wczoraj z tobą? Czterech cyganów, no i Drwal. I ten inżynier, Kosma. Oj nie. To jest Kosma? Nie. To jest Rębacz. Do sztyletu. Ej, jak leci? Super, jestem teraz znacznie szczęśliwszy niż w naszej nudnej, luksusowej willi. 50 pompek i kanapka z korą i jesteś królem świata. 50 pompek? Pewnie bez problemu wyciągnąłbyś ten sztylet, prawda? Zmarnowałem chyba z godziny przy tym pieńku i nic z tego nie wyszło, niestety. Co do tej klamry od paska? Miło mi cię widzieć, przyjacielu. Nie chcesz trochę świeżych liści do życia? Są bardzo rzeźbiające. Może z tym razem. Powiedz mi bardzo... bardzo ci potrzebny to mas z klamrą, który nosisz? Pomaga mi na bolące plecy. Zapłacę ci za niego, a ty sobie kupisz inny pas na plecy. Och, ale ten mi się naprawdę podoba. A klamrą dłubię sobie w zębach. Nie, ten należy do mnie. Ej, podejdź tutaj. Mam dla ciebie propozycję. Jaką propozycję? Pomożesz mi zdobyć pewną rzecz, a ja pomogę tobie zdobyć pas Drwala. A przy okazji, jak odmówisz, poczuję się urażony i rozkażę moim pszczołom, żeby cię pożarły żywcem. Co za tupet. Czego tym razem chcesz? Zakopałem gdzieś beczkę miodu. Niestety sam nie mogę jej szukać, bo moi wrogowie będą próbowali mnie zaczekać. Okej. Wykop beczkę miodu na północ od wioski i przeniesie ją do pszczelarza. Dobra, ale najpierw pójdziemy do Kosmy. Bo Kosma był gdzieś tu. Prawda? Nieprawda? Nie, jest Kosma. Do sztyletu. Kosma, nie myślałeś kiedyś, żeby zostać baronem cyganów? Pewnie słyszałeś o tym sztylecie. Też próbowałeś go wyciągnąć? Nie, przyszedłem za późno. Ty go wyciągnąłeś? Próbowałem przez północy. Chciałem go sprzedać jednemu z cyganów. Niestety nie udało mi się. Może teraz coś wie? Okej. A teraz był po prawej stronie chyba. Przejdę czy nie przejdę? Przejdę. Dobra, teraz jest tutaj. Panie Tres, co do sztyletu? Tres, nie znalazłeś przypadkiem w lesie pradawnej broni? Nie, wybacz, jestem zajęty myciem grzybów. Chwila, a czym ścinasz te grzyby? Nożem, ale... zgubiłem go dziś rano. Na szczęście znalazłem jakiś stary sztylet zbity w pieniek. Aż możesz sobie wziąć ten rupieć, jeśli chcesz. To zabawne, właśnie raz rozmawiałem z przyszłym baronem cyganów. Dobra. Co tu jest? A, beczka miodu. Akurat byłem tu. Okidoki, teraz na zachód. W sumie i tak mam do niego interes, bo chcę ogarnąć kolejne pszczoły. Handluj, daj mi pszczołę. Pyk, daj mi od razu to. Masz swój miód. A skąd mogę wiedzieć, że nie zatrułeś mojego miodu? Po co miałbym to robić? Mam w tej wiosce mnóstwo wrogów. Każdy jeden chętnie by się mnie pozbył. A, rozumiem. Nie, nie zatrułem miodu. No więc... weź ten paster miodu. To na plecy Drwala. To mój jedyny prawdziwy przyjaciel. Okej. Okay. Teraz będziemy mieć od razu tą klamrę. Kurwa, podaj, przyjdź, pozamiataj. Totalnie. Tu jest ten Drwal, tu jest. Ej, popatrz, ten plaster pomoże na twój ból pleców. Dobra, spróbujmy. O, ale cudownie, masz, pas jest twój. Starasz powiedział, że jesteś jego przyjacielem. Wiesz coś na jego temat? Ty ciaka dziebnego pszczoła. Od tego czasu uważa się za człowieka pszczołę. Wierzę, że pszczoły są wyjątkowymi stworzeniami. Napisał nawet swoją pszczelą Biblię i szkoli armię pszczół. Poza tym jest przekonany, że jeden z mieszkańców wioski Szerszeń jest jego wrogiem. Kim jest kurwa Szerszeń? Kim jest Szerszeń?
Kurde, no nie wiem, chciałem kupić ten sztylet, ale nie mogę go kupić. Może sztylet. Nie sztylet. Chciałem kupić... W ogóle tutaj coś mi znikło. Pewnie dlatego, że nie mam przy sobie tego tałatajstwa. No dobra. Jestem zbroniony, aha. No to nie kupimy go. Nie kupimy go, ale mógłbym w teorii. No to jest tu. To jest specjalnicze odlewnia. To i tak chyba mnie nie stać na to. No trudno, zrobimy to za tydzień. Kostnica. Odłóżmy sobie od razu te rzeczy. Mamy tutaj klamrę, mamy opowieści, mamy sztylet. Kurde, rzeczy a rzeczy. Totalnie dużo. To zostawmy. Ja tu już wszystko zrobiłem. To jest dobre pytanie. Jeśli nam przyjaciel chyba upgrade'ował. 1.10. Udałoby się zrobić coś, co by pozwoliło nam na przykład... Ten mózg sobie możemy zostawić, ten 2.2. Chodzi, bo akurat nie jest taki zły. 2.1 nie. To też nie. To też nie. Dobra. Więc tak. To zostawimy tu. Mamy już 4 powieści. Wow, dziwnej treści. W sumie to też na razie zostawię. Czy nam on tu książki robi, czy nie? Cały czas nam tu zielona... Nie, to jedna zielona, tylko była. Więcej nam nie zrobił, dziad. Więcej nam nie zrobił. A to dziadyga. Serce idzie tu, móżdżek idzie tu. Jak ty tyle będziesz robił te książki, to ja się nie doczekam. Chyba, że on gdzieś się partolił, bo tak też może być. Chyba, że tu nie da się określić, wiecie, gdzie na przykład możemy składować to albo to. To by się przydało. To by się mega przydało. Dobra, moi drodzy, ale powoli będę kończył ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Graveyard Keeper. Nie? Chyba tak. Chyba tak. Co jeszcze miałem zrobić? Kurde, co ja miałem zrobić? A, te balsamy. No dobra, to jeszcze zobaczmy, co te balsamy robią. O, może nie to, że co robią, tylko czy możemy je zrobić. No ja tak sobie je ogarnę. Właśnie widzę, że niezbyt nam pokazuje to. Dobra, to było na tyle. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcjach. Trzymajcie się. Hej, hej.